Siemanko. Jest właśnie 3 rano. Nie spaliśmy nic. Siedzieliśmy w barze i czekaliśmy na nasz autobus. Musimy najpierw tym autobusem przez 12 godzin jechać do Rio Galagos. I trzymajcie kciuki, żebyśmy zdążyli na 15, bo o 16.30 mamy samolot. Najpierw do Buenos Aires, później z Buenos Aires do Cusco. Jeśli nie zdążymy, jeśli autobus się spóźni, to jesteśmy w czarnej dupie i straciliśmy bilety, także oby się to udało. Bo właśnie jedziemy, a później lecimy do Peru. Także zaczynamy nową przygodę. W 5 godzinach jesteśmy na granicy z Chile. Myślę, że teraz odprawię. Idziemy dalej. Ciężko widzę to, żebyśmy zdążyli. Serio. Mam nadzieję, że się to uda, ale za długo to wszystko trwa. Ale jeszcze trzymamy kciuki. Jeżeli przejdziemy szybko teraz przez Chile, dojdziemy do granicy z Argentyną, to może się uda, także weźmiemy sobie plecaki po prostu. Przejdziemy sami przez granicę, złapiemy tam jakąś taksówkę, bo później stąd mamy godzinę tylko do lotniska. Zobaczymy. Kolejny raz na granicy. Wyszliśmy tak. Najpierw na granicy argentyńskiej trzeba wysiadać paszport. Później jedziecie dalej, wjeżdżacie na granicę Chile. Znowu trzeba wysiadać paszport. Muszę sprawdzić kolejkę. Później jedziecie parę godzin, teraz jesteśmy znowu na granicy, żeby wyjechać. Wszyscy przechodzili przez tę sprawę. I teraz musimy dojechać jeszcze do granicy Argentyny i znowu to przejść. Takie cały czas zmieniamy kraj. Tak by było. Masakra. Zostaje nam 3 godziny do lotu samolotu. Mamy nadzieję, że zdążymy. Mamy godzinę do odlotu naszego samolotu. Obyśmy zdążyli. Może się uda. Zdążyliśmy. Nie dawałem żadnych szans, serio. Teraz mamy jakieś 3,5 godziny lotu do Buenos Aires. No i później nocka na lotnisku. Trzy godziny jechaliśmy 3 autobusami z jednego lotniska na drugie. Jeszcze ostatni autobus za darmo. Na szczęście kierowca nas puścił, bo nam się pieniądze skończyły na karcie. Ale się pykło. Jest prawie 12 w nocy, jesteśmy na lotnisku, a o 5 mamy samolot, także przechodzimy, szukamy jakieś miejsca do spania, idziemy spać. Co nie, Ala? Ala, opowiedz, dlaczego chodzisz w czapce przy 26 stopniach? No powiedz, no powiedz. Widzicie, jak się podróżuje. I się nie ma gdzie umyć głowy. Nie ma gdzie umyć w ogóle od kilku dni. Nie, no dwóch nie, w zasadzie. Od wczoraj. Nie, no przedwczoraj też. Jak wczoraj? Wczoraj już się kąpaliśmy. Aha, no faktycznie. Tylko wczoraj się nie kąpaliśmy. Dobra, ale też jak się nie ma suszarki, bo wczoraj było zimno, nie było suszarki. Sami rozumiecie. Wiecie jak jest. Nastrojenie się przyjdzie, czas niedługo. Na razie jest tryb podróżnik. Tryb Melina. Cyk. Zabrałem, ale do biznes klasy, co nie, Ala? Dobra, oczywiście żartuję. Idziemy tam, gdzie zawsze. No i trasa, jaką mieliśmy do pokonania. To szkoda gadać. już chcemy po prostu dolecieć. O, pan za mną dubię w nosie. No co, doleciliśmy do Buenos Aires. Tam trzeba było 3 godziny jechać wieczorem, a w sumie to już w nocy. Tam sami jechaliśmy 3 autobusami. Dokładnie trzeba było dojechać na drugie lotnisko, bo musieliśmy zmienić. Później doleciliśmy do Santiago. W Santiago chwilę przerwy. I teraz lecimy do Limy, do stolicy Peru.
Tam zatrzymamy się prawdopodobnie jeden dzień, bo ludzie nie polecają w ogóle, że fajnie zobaczyć, ale trzeba stamtąd spadać w stronę Cusco, czyli prawdopodobnie jutro lecimy do Cusco. I tam zaczynamy tak naprawdę przygodę Machu Picchu, kolorowe góry i zobaczymy co jeszcze. No i lądujemy w Limie. Pod lotnikiem w stolicy, nie? Takie tam. Widziałem właśnie autobus, bo taksówkarze trochę przesadzali. Wiemy, że możemy tanio dojechać, bo sprawdzaliśmy na internecie, a mówili nam 2 albo 3 razy tyle. Tak, rzucimy na autobus. Proszę, 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 nie rób tego. Dobra. Wiecie, jak jest kobieta. 3 dni w trasie, że nie wygląda tak, jakby chciała. A ja zawsze tak samo. Przed chwilą zmiana koszulki. Ja już nie mogłam nałożyć czapki, wiecie, nie mam czapki z daszkiem, tylko tak. Zimową. Przed chwilą zmiana koszulki, perfumka i człowiek jak nowy. Ja tak, do hotelu to oczywiście się umyjemy, wiadomo, ale jeszcze trzeba wytrzymać w autobusie. Fajnie było w autobusie, coś się działo, z ludźmi trochę pogadaliśmy, bo już słyszeli, że jesteśmy z Polski, to w ogóle ucieszeni. Dostaliśmy jeszcze czekoladkę od chłopaka, który normalnie sprzedawał. Wiedział, że spytał skąd jesteśmy z Polski, to nam dał za darmo. Welcome in Peru. Pierwsze wrażenie bardzo dobre. Łapiemy kolejny autobus, bo siedzieliśmy w złym. Ale jechało się fajnie. Chaos na ulicach jest i to mocne. To co właśnie lubimy najbardziej. Dobra, szukamy dalej. Ale to będzie udany wyjazd, już to wiem. Dobra, kolejnego busika już znaleźliśmy. Zaraz ruszamy dalej. A trzeba poczekać aż się uzupełni pewnie. Nieźle się dzieje, co Ala? Ale nie pokazuj mnie. Oj, tam nie jesteś. Ty jesteś w podróży. Wiem, ale ja się po prostu źle czuję. Ja chcę się umyć. Nie mogę. Chcę umyć. Proszę, się chcę umyć. Dawali arbuza? Ja nigdy. Ciekawie, co? Tak dobry. Mamy kolejnego busa i musimy dojechać na plaza Dos de Mayo. Jednak zdecydowaliśmy się, że drugą część, w sumie trzecią, bo to już jest trzeci bus. Przejdziemy sobie z buta, mamy 25, znaczy mamy dalej. Ale po drodze jest dużo pięknych miejsc. I teraz będziemy przechodzili w sumie przez takie centrum historyko, koło którego zaraz mieszkamy. Wypowiada się nam naprawdę fajny czas w tym mieście, z tego co na razie widzimy. Ale później, jeszcze dokładnie teraz idziemy najpierw
się ogarnąć, wykąpać przede wszystkim. No nie, no tu właśnie tu będzie najłatwiej, no. Bo tu mają takie plażówki. Chodź, zobaczymy. Dobra, super, znaleźliśmy taki sklep, że dzisiaj wymienimy trochę nasze plecaki. Zawartość naszych plecaków i naszych ciuchów. Ale to wrócimy później. No, znaczy po Peru dokładnie to wyrzucimy, ale dużo tu kupimy. Czary. W powietrzu siedzi. Ale gorąco. Strasznie. Nasza dzielnia. Gdzieś tu jest nasz hotel. O, dokładnie tu. Voilà. Dobra, zaczynamy zwiedzanie tego pięknego miasta, które jak na razie naprawdę bardzo mnie zaskoczyło tym, jak wygląda. Lima. Ale mi akurat zasłonili cały napis. Dobra, później to naprawię. Ale se kręci, co? Dobrze, że to gościu wymyślił. To jest kupa, od razu mówię. No i tak nas pochłonęły zakupy i wymienianie plecaków w Black Friday. Akurat dobrze trafiliśmy, że nam zleciało tak, że jest ciemno, jak wyszliśmy ze sklepu. Ale to spokojnie, jeszcze tutaj mamy całe pół dnia, jutro. Także trochę dzisiaj jeszcze zobaczymy, trochę jutro, coś wam pokażemy. Całkiem spoko. Do tego Peru to już tak naprawdę spokojnie podchodzimy, bo tak naprawdę moim celem, w sumie naszym celem na Peru to było oczywiście Machu Picchu. To jest mój, hello, thank you, siódmy cud świata, którego jeszcze nie widziałem. Także nie mogę się doczekać. Tym bardziej, że każdy mówi, że robi wrażenie. No i co? No i te kolorowe góry tęczowe, one to po prostu jest szok. Nie wiem. Spoko, to jest dużo ludzi, nikt nie wyrwie chyba. No, muszę znaleźć jeszcze japonki i będzie plecak w pełni zmieniony już. Temperatura też jest tak dobra. Szczerze myśleliśmy, że już będzie zimno o tej godzinie, a jest? A jest super! Ciepło. Dobra, ale jest wszędzie zimno. Tylko na Antarktydzie nie było zimno. Ma to sens, co nie? A tak to wszędzie, gdzie jest ciepło i jest zimno. Ja się spodziewałam większego takiego, wiecie, rozpierdzielu i w ogóle takiego syfu. No. Proszę. Pięknie. A jest zupełnie inaczej. Tu w centrum oczywiście. No. Bo tam pod lotniskiem, no to było. Było jak było. Lima to jest ogólnie największe miasto, żeście wiedzieli, że jest stolicą Peru. I żyje też tu najwięcej ludzi. Z tego czytałem, to między 8 a 10 milionów. Różne źródła różnie podają. Nasza ulica ożyła na maksa. Tylko wszędzie są te lampy, które tak źle odbijają się w kamerze telefonu i ciężko pokazywać. Siemanko, w kolejny dzień. Po zakupach. Torby wymienione, znaczy plecaki wymienione. Normalnie się czujemy, jakbyśmy już wrócili do Tajlandii. A nie, że dalej w podróży jesteśmy. Ale to jest fajne uczucie, powiem wam. Nowe ubrania. Dobra, i żebyśmy nie wyszli teraz na jakiś, brzydko powiem, zjebów. Że mogliśmy sobie dawno wymieniać, albo co miesiąc sobie wymieniać. Oczywiście, że tak, ale w podróży nie ma takiej potrzeby. A teraz po prostu szykuje się nam coś fajnego i była potrzeba, żeby zobaczcie, ładnie wyglądać. No i dlatego... Narzeczony wymyślił w prezencie zaręczynowym. Tak, i dlatego... Może gościu ogólnie, powiem wam. Całkiem w porządku. Całkiem w porządku. Ma dobre pomysły. Całkiem w porządku gościu, no. No, i z racji właśnie tego, że za parę dni gdzieś będziemy w fajnym miejscu, zobaczycie, wszystko kwestia czasu. Wiem, że parę osób powie, czemu nie pojecie. Bo zobaczycie to niedługo. Bo lubimy budować atmosferę. Dokładnie tak. No, to tam trzeba ładnie wyglądać, tak powiemy. A później zostaje nam jeszcze
ostatni kraj, jeszcze nie wiem gdzie to będzie, będzie to taki kraj, z którego będą tanie połączenia do Tajlandii. I na koniec roku jesteśmy w Tajlandii. Tanie. Tanich nie ma nigdzie. Nigdzie nie ma tanich lotów, żebyście wiedzieli. Serio, kilka tysięcy złotych za osobę w jedną stronę. Ameryka naprawdę. Południowa, ogólnie ceny lotów w Ameryce Południowej to jest taki kosmos. Nie, to znaczy inaczej, jeżeli możecie sobie wybierać, o dobra, akurat tam jest tanio, to tam polecę, to nie jest tak źle, bo akurat moi przyjaciele są teraz w podróży dookoła świata. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie właśnie Kleo i Owen. Widzimy się. Widzimy się niedługo, a Was zachęcam do śledzenia ich podróży na Instagramie. No i oni kupowali loty po mniej niż 1000 zł cały czas, a my po kilka tysięcy. Tam musimy iść tam. No. No, a my po kilka tysięcy. No, ale wiecie, oni po prostu patrzyli, okej, tam jest w miarę tani lot i tam kupowali, nie? A my jesteśmy my na przykład, żeby przylecieć do Peru, to zapłaciliśmy po 2500 od osoby, żeby się dostać z Ushuaia tutaj. No tak, to... ale nie licząc jeszcze nie, bo jeszcze autobus i jeszcze teraz będzie z Limy do Cusco lot, więc razem wyjdzie 3000. Po 3000. Pomyślcie sobie. No i to jest masakra. I teraz do kolejnego miejsca, gdzie musimy lecieć, znowu jest tak drogo. I nie mamy opcji tego obejść, bo my musimy tam być. To jest najgorsze, że mamy plan i tam już mamy coś popłacone i my musimy tam być. Także my nie możemy teraz powiedzieć, że są drogie loty i nie lecimy. Więc kupujcie e-booki. Właśnie. Dzięki, dobra, idziemy na śniadanko. Później jakiś trening. Ale nie, kupujcie buki, bo są super i są zajebiste, jak ktoś planuje wakacje w Tajlandii, to... W ogóle się nie mogę już tak doczekać, aż wyjdzie e-book z Antarktydy. To co widzieliście w filmach i na Instagramie, to było jedno. Ale to co będzie w e-booku, to będzie jeszcze dużo więcej tego wszystkiego. Emocji, no. Nasze zaręczyny z mojej perspektywy, z Piotrka perspektywy, jak to się wszystko działa, tak. Więc... będzie fajne, na pewno będzie fajne. Patrzcie, jakie fajne. Jakie fajne, jaka fajna dziewczyna. Nieźle sobie mieszka prezydent Peru, co? Bardzo to wygląda. No ma rozmach, można powiedzieć. Ogólnie wam powiem, że mamy naprawdę lokalizację hotelu mistrz. Płacimy za niego 150 zł, a mieszkamy na obok ulicy. Także już bardziej centrum się chyba nie dało. W ogóle musimy teraz coś znaleźć do Cusco. Tam jeszcze nic nie mamy, hotelu żadnego, a tam zostaniemy parę dni. Tam jest dużo do zobaczenia i do zrobienia. Także będzie Machu Picchu, tak jak mówiłem, te góry tęczowe. Mam nadzieję, że ayahuasca się uda. Ale wiecie, co zobaczymy. Jest najgorsze, że później mamy coś tak zajebistego, że ciężko się cieszyć. Tak, a twoja mama znowu będzie mówiła, że cały czas mówisz brzydko. No tak, przepraszam. No tak. Mamy coś naprawdę wspaniałego. Przepraszam moją mamę. Mamy wspaniałego coś. No. Catedral de Lima. W ogóle ten plac tutaj jest tak super, nazywa się Plaza Mayor de Lima. Yo! Dobra, idziemy jeść, idziemy na śniadanie, bo jesteśmy mega głodni. Dobrze by było też wam powiedzieć o tym, żeście wiedzieli, że Peru to jest trzeci największy kraj w Ameryce Południowej. Jest ogromny. Jest oczywiście po Brazylii i po Argentynie, bo te kraje to zajmują, że tak, dobra, żeby to źle nie zabrzmiało, że większość, ale są największe i są naprawdę ogromne. No i Peru jest na trzecim miejscu. Moim marzeniem zawsze było przyjechać do Peru, ponieważ moim marzeniem było zobaczyć Machu Picchu. Po tym, jak opowiadał mi kiedyś Polo, pamiętam, jak byliśmy wtedy chyba byliśmy w Kolumbii. Mi opowiada właśnie, jak tam wygląda i po prostu powiedziałem, że jeju. I wtedy się nie dało tam jechać. To było najgorsze, bo ja wtedy miałem pojechać. To było w 2020 roku albo 2021. Nie pamiętam już teraz. Chyba w 21 w styczniu. Grudzień, styczeń. No tak, tak byliśmy, no. 2020 na 21 styczeń, grudzień, styczeń. No i wtedy mi tam opowiadał i mówił, kurde, marzenia. No i dodatkowo, wiecie, też inne rzeczy zobaczyć. Ale wtedy było Peru zamknięte, wtedy żeby przyjechać tutaj, aż byłem tak niedaleko. Wtedy trzeba było siedzieć sobie 2 tygodnie zamkniętym, wiadomo dlaczego. No i teraz się w końcu to udało. Mega, jestem szczęśliwy, że tu jestem. Znalazłaś coś? Nie. Musimy coś znaleźć. Dużo rzeczy jest jeszcze zamknięte, bo jest wcześniej rano, dopiero.
ale z racji tego, że mamy o 14 samolot, to musimy ogarniać wszystko jak najszybciej się da. Ciekawe. O, jeszcze zamknięte chyba. Tak w ogóle, w Peru, w niektórych rejonach, takim ich przysmakiem jest grillowana świnka morska. Ja wiem, że dla niektórych to zabrzmi strasznie, ale pamiętajcie, co kraj to obyczaj. I mam nadzieję, że gdzieś tutaj zobaczę i wtedy wam pokażę. Spróbuję oczywiście. Chciałem spróbować, jak byłem w Ekwadorze. Niestety tam się nie udało. No, restauracja, w której to było akurat na tej ulicy, gdzie mieszkałem, była zamknięta. O, czytułem szanę. Ale mam nadzieję, że uda się właśnie to tu, w Peru i wy to zobaczycie. I dla ludzi, którzy mają świnki morskie, pamiętajcie, to nie są takie same. Żeby się nie martwić. Taką ciekawostką jest jeszcze, że w Peru żyje największa populacja alpak na świecie. Łącznie wszystkie osobniki wynoszą około 4 miliony, to jest chyba 4 miliony i to jest aż 90% populacji wszystkich alpak na świecie. A hoduje się alpaki głównie ze względu na ich cenne futro. A zdjęcia z alpakiem na pewno sobie zrobimy, jak będziemy na Machu Picchu. Alpaką, dobra, alpaką. Nie alpakiem, tylko alpaką. Patrzcie to! Jest Lewandowski! Właśnie jesteśmy na treningu i oglądamy. Pięknie to zrobił, pięknie. Polska górą. Mamy kolejne punkty. Może wyjdą z grupy. No i takie poranki aktywne są świetne. Wstaliśmy przecież no rano, śniadanko, siłka i teraz idziemy się jeszcze pozbierać trochę. A zjemy coś po drodze jeszcze? Nie, no zobaczymy co po drodze. Trzeba wypić białko wojownika, które oczywiście serdecznie wam polecam na stronie SFD. I jeszcze pamiętajcie, że na wszystkie inne produkty na pajak 10 SFD macie zniżkę 10%. Także polecam korzystać, zawsze to zniżka. Także super. No i później samolot. Lecimy do Cusco, tak jak wam mówiłem. Szczerze mówiąc, po Limie się dużo nie spodziewałem, no i też dużo nie ma oprócz tego pięknego placu, na którym teraz jesteśmy. No i tak więcej nas też za bardzo tu nie interesowało, bo głównie interesują mnie tamte rejony, czyli ta najpiękniejsza część Peru. Po siłowni trzeba uzupełnić troszkę cukru, czyli zdrowego, no dobra, nie całkiem zdrowego, ale trzeba uzupełnić, czyli owocek. I fajnie to sprzedają, ananasa w takim kółku, arbuza tak samo. Nigdzie na świecie tak nie widziałem, także to jest super. I dodatkowo kupiliśmy taki owoc, który w języku nazywa się tuna. No nie wiem jak to się nazywa po angielsku, ale szybko spróbuję. O, rico. Tylko dobre. O! Delicious. Pyszne to jest. Ja, dla mnie. Dla mnie to smakuje jak arbuz, bardzo słodszy arbuz. Taki bardzo słodki, stary arbuz, który ma już mało wody. Aha. To mamy starego arbuza, który ma mało wody. Ale smaczne. Smaczne, ale ma pestki. Tuk-tuki. To tam w sumie riksza. Tuk-tuk trochę inny jest. Można jakoś czekąskie kupić. A, to jest ceviche. Ceviche? A, sorry. To ja sobie kręcę. Pani poszła z nami w pytanie wyjść z kulturą, ja sobie idę jak nie wiadomo. Trasa na lotnisko ma być pół godziny, ale z tego co widzimy, to będzie dużo gorzej. Musicie w ogóle wiedzieć, że ulice Limy są jednymi najbardziej zakorkowanych w całej Ameryce Południowej. Wczoraj taką ciekawostkę wyczytałem, że strasznie się tu porusza samochodem. Sprzedaje się tu wszystko. Szybki umyć. Powiem wam, że syf też jest dobry tutaj.
wam tak, jeśli dzisiaj nie jest dzień zbierania śmieci, no to w Limie nie mają śmietnik. Ale może być, zobacz, bo ulice są zasypione. Nie, ale zamiatają śmieci tak na kubki jakby, nie? Nie wiem, no ale Sylwia jest taki mocny, że... No ale może akurat dzisiaj jest dzień zbierania śmieci, tak, nie było. Bo aż to jest niemożliwe, żeby aż taki no. Znaczy nie, no jest to możliwe. Jak ktoś był w Indiach, to wie, że tak. Są dużo gorsze rzeczy możliwe. Okej, okay, ale nie, bo to jest taki uporządkowany styl. Wiecie co, chociaż to nie jest tak, że tu coś jest rozwalone, tu coś, tylko to są takie ułożone górki śmieci. Ja wtrącę sobie 5 groszy do tego. W Indiach też jest uporządkowany syf. Tam śmieci są wszędzie. Czyli to jest uporządkowane. To nie ma tak, że gdzieś są, a gdzieś nie ma. Są wszędzie. To właśnie jest nieuporządkowane. Nieuporządkowane to był taki, wiesz, rozwalony. A tak to tam idziesz po prostu w dusz chodnika, wszędzie leżą śmieci. Nie rozumiem twojego toku myślenia, ale okej. No właśnie, bo nie byłaś. Jesteśmy w Cusco. O, patrzcie to, no. Robi robotę. Czekają nas tu fajne dnie, naprawdę. Od razu musimy znaleźć taksę, żeby się stąd wydostać i dojechać jakoś do hotelu, a później ruszamy w miacho. Pierwsze wrażenie, tak czysto. Kochanie, co trzeba dobrać? Zamknięte. Na lotnisku. Ale na lotnisku w zobaczymy nie było w mieście, tak. Co będzie. No, tak w ogóle dla tego pilota, dla tych pilotów, co w ogóle tu lądują na tym lotnisku, szacun panowie, lądowanie, między takimi górami lądowaliśmy, góry, przez okna jak patrzyłaś, to góry były wyższe niż my już byliśmy. A siedzieliśmy oddzielnie i jestem taką dobrą dziewczyną, że miałam miejsce przy oknie. I oddała. I oddałam. Widoki były po prostu cudowne. I po tym, co widziałem, jak cały czas leciliśmy nad górami, to ja się nie dziwię wcale, że tutaj się jedzie 24 godziny autobusem. No jesteśmy w Cusco, a to jest moja dziewczyna, nie wiem, czy poznajecie? Przepraszam, narzeczona, chciałem powiedzieć. Coś mi się pomyliło. I mamy znowu hotel w tak idealnej lokalizacji, że po prostu szok. Ale to jest nie jest celowo. Główny plac. A i coś tu się dzieje. Jakieś obchody chyba są. Ja jestem głodna. Co tu się dzieje? Gdzie? Ojeju! Zobaczcie! I mała jeszcze! O Boże, to jest żywa? Żywa! Ojeju! Widzieliście, jak się w Peru z pieskiem wychodzi na spacer? Dziwne psy tu mają. Takie włochate? Takie. Nie znałem tej rasy jeszcze. Ale tu będzie super! Mamy w najlepszym mieście. Czytałem, gdzie jest najlepsze życie nocne w tym mieście, a dzisiaj jest sobota i właśnie tutaj. A my mieszkamy zaraz kawałeczek. Co to znaczy? Zobaczymy. Jeszcze nic nie mówimy, zobaczymy. Ale czadziu. Ale mi się tu podoba w tym Cusco. Apollo mi mówił. Piotr Polo Przywarski, zapraszam do niego na kanał oczywiście. Masarię z Indii, z Pakistanu teraz, że tutaj jest co robić nawet tydzień czasu, że cały czas po prostu, że tu jest tak fajnie. Wierzymy. I wierzymy, już teraz wierzymy. Bo potem co widzimy, wierzymy, że jest co robić i w ogóle jak jechaliśmy przez to miasto, to wierzymy, że jest co robić. Ala, dawaj, dasz radę. Jeszcze parę schodów. Ej, wszędzie dookoła tu są bary. Także będzie fajnie. Nie wiem jeszcze. Coś, ale wyżej niż 3000, coś ponad. No, czuję to. Jeszcze kawałek, ale. Boże. Nie wychodzę już. Mieszkamy przy imprezowej ulicy. Idealnie. Impreza na imprezie. Tylko zobaczymy, co to dla kogo są imprezy, bo wiecie, to jest
To jest Peru. Może to odbiegać od imprezy, jak jest na przykład w Tajlandii. Znaczy na pewno będzie, ale warto, żeby gdzieś fajnie grali chociaż. Tu jest nasz hotel, a tu jest imprezowa ulica. Bajka. Jest 22. Bajka, dlatego, że mamy pokój w takim miejscu, że nie słychać tej muzyki, bo jakbyśmy mieli w takim, żeby było słychać, to by nie było. Ale nie, sprawdzałem na bookingu wcześniej, ktoś pisał, że mieszkamy koło samej imprezowej ulicy, ale że nic nie słychać, także nie ma się czym martwić. Także naprawdę fajnie. Idziemy najpierw jeszcze tu pochodzić wszędzie po uliczkach, bo jest dopiero 22. Ale my już jesteśmy po dwóch drinkach Pisco Sour. No wiecie, jakie to jest dobre? Ale jest śmieszne, że my przez to, że w ogóle nie pijemy teraz, ja wypiłam pół drinka, nawet nie wiem, poszedł pół drinka, ja już czuję tego drinka, on wypił jednego. No ja już też czuję. Ekonomicznie. Dwa i pół było. Dobra, idziemy dalej, zaraz wam będziemy pokazywać. Ale naprawdę jest tu tak super, bardzo nam że... Podoba, no. No. Dużo młodych ludzi, dużo turystów. Dzieje. Jest super. A dopiero jest 22. Wszędzie są ludzie, wszędzie jest pełno. No. Tak nam się tutaj podoba. Jest bardzo czysto. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, bo tutaj w ogóle nie ma żadnych śmieci. No. Nawet nie ma płytów od papierosów. Jest świetnie. No i tak, kupiliśmy wycieczki. W poniedziałek jedziemy na kolorowe góry. Zapłaciliśmy tyle samo co w innym górze. Ale za Machu Picchu na przykład jutro zapłacimy, ale zapłacimy o $60 taniej od osoby, niż w poprzednim biurze, co nam powiedzieli. Także jak tutaj będziecie, warto się przejść po paru biurach i popytać. Poczekajcie, jak w ogóle, jak już będziemy na tych wycieczkach i okaże się, że super, to my wam oczywiście podamy na miary na te, no na tak, te biura. Ale tak ogólnie mówię, że warto pytać. Zresztą to jest taka chyba normalna sprawa, że nie ma co kupować w pierwszym lepszym. Pietro Coelho. A jak? Idziemy na drina. Oye, no pierdas el tiempo, persiguiendo mi tempo. Son las vibras de la noche, siempre son más de las 12. Yo lo mantengo y lo rompe, mujeres de oro. Pierwsza impreza za nami, znaczy zaraz wracamy. Powiem wam tak, chcemy whisky z kolą, całą butelkę musicie wziąć. Mówimy jak całą i patrzymy po ludziach, każdy ma tak, całą butelkę i 2,5 litra coli. I co jest najlepsze? Tak, mają kubeczki i każdy sobie, wiecie, nalewa po prostu z tego, jakiego tam chce. No nie mocniejszego, słabszego, wiadomo, tak ma zapłacone za butelkę. Na pewno się to bardziej opłaca. Ale dwójka, no, my nie chcieliśmy butelki. Nie, żeśmy nie dali. Ale jak tam jest gorąco, powiem wam. Ej, do, tak, do gorąco w tym. No. Do pierwszego klubu, jak weszliśmy, mi od razu taka para uderzyła jak w saunie, ale od razu całe kolory zaparowały. Ty już masz chrypkę, chwilę pogadaliśmy w klubie. No. I musieliśmy wyjść, pójść do innego. Na szczęście jest ich parę, także zaraz pozwiedzamy dalej. A w tym drugim, słuchajcie, było tak dużo ludzi, że ja cały czas czułam, że po prostu wchodzimy na kogoś, gdzie ludzie na nas wchodzą. A wiecie, co jest najlepsze? My jesteśmy tam dinozaurami. Tu wszyscy są tacy. Teraz, że jesteśmy dinozaurami, że jesteśmy starzy. Ale to nawet oni mogą wyglądać młodo po prostu. No. Ale tu każdy jest taki. Słuchajcie, Piotrek jest najwyższy na imprezie, a mamy 76. No, serio. Ale muzyka super, ludzie bardzo mili. Tak. Przechodzimy, wszyscy się uśmiechają, naprawdę. Chwila oddechu i wracamy. Pierwsza w nocy, piąty klub, idziemy dalej. Ale wiecie co? Muszę wam powiedzieć, że zdziwiła mnie jedna rzecz. Nie ma tu żadnych turystów. Naprawdę, nie widzieliśmy tutaj... Bardzo mało. No. Ani jednak. Nie, ja widziałem dwie pary, no. Aha, to ja nie widziałam, no ale dobra. Kolejna ulica imprezowa. Busko się lubi bawić. Już są turyści. No, są. I'm
tu quieres horas. Porque ya tienes todas las tres de mi corazón. Esta noche va a ser loca.